Szaleńczy pościg za złodziejami paliwa między Żorami a Tychami. Uciekinierzy pędzili z szybkością 170 km na godzinę. Policjanci musieli sięgnąć po broń. Młodzi ludzie zatankowali na stacji w Żorach, po czym odjechali bez płacenia. Patrol policji zauważył ten samochód w Suszcu. Mundurowi próbowali podjąć interwencję, ale kierowca zaczął uciekać. Pościg prowadził po obwodnicy aż do drogi krajowej numer 1 w kierunku Tychów. Do akcji dołączyły kolejne patrole. Kierowca pędził nie zważając na znaki czy przepisy. Spowodował kilka kolizji, wyprzedzał z prawej strony, zajeżdżał radiowozom drogę, a nawet usiłował zepchnąć policjantów z drogi. Jechał piorunująco szybko, momentami dobijając do 170 km na godzinę. Mundurowi sięgnęli po broń. Uciekający samochód wypadł z drogi, lądując w rowie. Policja zatrzymała 4 osoby. To 2 kobiety w wieku 19 i 21 lat oraz 2 mężczyzn w wieku 19 i 28 lat. Wszyscy byli trzeźwi, ale w samochodzie znaleziono marihuanę.